Dzień dobry. 27 listopada dzieje się w Piotrkowie Trybunalskim i okolicach. Zaczynamy skrót najważniejszych informacji minionego tygodnia. Niedziela 20 listopada w Łękach Szlacheckich odbył się powiatowy konkurs piosenki patriotycznej pod tytułem Śpiewajmy dla Niepodległej. Uroczystość ta odbyła się w Szkole Podstawowej imieniem Marii Konopnickiej. W ramach akcji U nas czysty las strażacy, leśnicy, harcerze oraz mieszkańcy wspólnie sprzątali las na terenie leśnictwa Uszczyn. Zebrano około 7 metrów sześciennych śmieci. Poniedziałek 21 listopada. W Wolborskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie z Arturem Barcisiem. To aktor znany m.in. z roli Czerepacha z serialu Rancho czy też Tadzianorka z serialu Miodowe Lata. Piotrków. Tuż przed godziną 20 doszło do pożaru pustostanu znajdującego się na ulicy Górnej, niedaleko stacji paliw. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba. Wtorek, 22 listopada. Na drodze krajowej 91 w Longinówce, gmina Rozprza, doszło do zderzenia dwóch aut. W wyniku tego zdarzenia jeden pojazd wpadł do rowu, a jedna osoba została ranna. Środa, 23 listopada. Po godzinie 19 w Piotrkowie doszło do zderzenia samochodu osobowego i motoroweru. W wyniku kolizji jedna osoba została ranna. Czwartek, 24 listopada. Po południu na przejściu dla pieszych na placu Kościuszki doszło do potrącenia 16-letniej dziewczyny. Sprawcą zdarzenia był 71-letni kierowca. Przyczyną potrącenia było nieustąpienie pierwszeństwa pieszej. Sobota, 26 listopada. Andrzejkowa scena grozy. W Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie odbyła się inscenizacja pod tytułem Dracula w wykonaniu zespołu tanecznego Kontra. W ramach sceny grozy odbył się również pokaz retro-horroru pod tytułem Upiór w operze. W Wolborskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie z piosenką autorską pod tytułem Tyle nas, co w pamięci. Patronat nad wydarzeniem objął burmistrz miasta i gminy Wolbusz oraz starosta piotrkowski. Całość imprezy poprowadził duet Kamila Dubilas wraz z Markiem Dolecińskim. Dziękuję za uwagę. Zapraszam już na kolejne wydanie wiadomości w najbliższą niedzielę. Do widzenia.